Witajcie. Tematem tego filmiku będzie wykonywanie broszur jednoskładkowych. Ostatnio uczyliśmy się wykonywać składki i uczyliśmy się szyć pierwszym i drugim sposobem. Pokażę dzisiaj, jak można zrobić własnoręcznie notesik formatu A6. Drugim sposobem spróbuję oprawić zeszyt 16 kartkowy, ale już nie będę go szyła ręcznie, tylko spróbuję go uszyć na szywaczu. Za chwileczkę pokażę wam od czego zaczniemy. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, będzie zwymiarowanie mojej składki. Muszę zmierzyć szerokość i muszę zmierzyć wysokość. W tym celu, żebym mogła wyciąć już mam przygotowany zawczasu kartonik, który posłuży mi za okładkę tego notesika. Tak samo zmierzę sobie wysokość i szerokość składki na, na zeszyt 16-kartkowy i tym sposobem mogę przygotować kartonik, który będzie okładką mojego zeszytu. Przed sobą na stole mam e, bardzo proste urządzenie, które się nazywa bigówką i zadaniem tej bigówki jest wytworzenie na przykład w kartoniku takiego rowka, który pozwoli mi bardzo precyzyjnie zgiąć kartonik. Ponieważ już wcześniej wymierzyłam sobie składkę i ucięłam kartonik, mogę ustawić potrzebny wymiar. Na skali bigówki. Wkładam kartonik tak, aby starannie przylegał do krawędzi i do ogranicznika naciskam. I tym sposobem powstał mi taki rowek, takie przegniecenie. To przegniecenie pozwala mi złożyć kartonik na dwie połowy. Dzięki temu. Będę mogła zrobić z niej, z tego kartoniku okładkę do mojego notesika. Za chwileczkę będę go szyła. Teraz, mając składkę do zeszytu szesnastokartkowego i mierząc go zawczasu, tak, już mam zmierzone, wiem ile tu, jaki wymiar potrzebuję. Ustawiam sobie na skali zmierzony wymiar. Wkładam kolejny kartonik. I znowu pilnuję, żeby był dociśnięty do dolnej krawędzi i do ogranicznika. Naciskam i robię przegniecenie. Robię big, tak się nazywa fachowo ten rowek. Wykonałam big, czyli przegniecenie, który pozwala mi bardzo precyzyjnie dokonać złamania. To będzie grzbiet mojego zeszytu. Tak jak ostatnio szyłam same składki, tak teraz uszyję składkę z kartonikiem, dzięki czemu będę mogła mieć notesik. Wymierzam sobie nitkę, tak jak ostatnio, dwie długości. Raz, dwa, obcinam. i zaczynam szycie od wnętrza składki, od środkowego punktu. Przekłuwam się, przeciągam nić, pilnuję, żeby mi końcówka nie uciekła. Wkłuwam się 1,5 cm od lewego brzegu. Omijam środek, wkłuwam się 1,5 cm od prawego brzegu. I teraz w pierwszy otworek wkładam igłę. Mam dwa końce nici, naciągam te nici i dwukrotnie związuję węzłem płaski. Raz. I jeszcze raz zaciągam. Nitka jest starannie napięta. Obcinam od pół do centymetra od miejsca związania, i tym sposobem już mam uszyty notesik. Kolejną maszyną, którą dzisiaj Wam zaprezentuję, i użyję w mojej pracy. Będzie zszywacz. W introligatorstwie do zszywania używa się większych zszywarek drutem lub zszywaczy, które, które szyją zszywkami. Wykorzystam to urządzenie, tą maszynę, do uszycia mojego zeszytu szesnastokartkowego. Oczywiście, jak e, wszystkim pewnie wiadomo, żeby zacząć używać jakiekolwiek urządzenia. Trzeba przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak widać, na osłonie głowicy szywacza jest naklejka, która ostrzega przed wkładaniem rąk pod głowicę, bo grozi, grozi to po prostu pokaleczeniem albo po prostu przeszyciem dłoni z szywką. jest ma ruchomy stół. Ten stół pozwala nam na szycie boczne albo szycie przez grzbiet zeszytu. Ja w tej chwili uszyję e, przez grzbiet. Mam ustawiony ogranicznik, położone e, składki i mój kartonik, który będzie okładką. Uruchamiam zszywacz, włączam prąd i wystarczy, że nacisnę raz i już zszywka przeszyła przez grzbiet. Muszę mój zeszyt, moją broszurkę obrócić w drugą stronę, dosunąć do ogranicznika, nacisnąć czuwak i jest przeszyta szywka w środku grzbietu. Wyłączam, dla bezpieczeństwa oczywiście i moje zeszyty, czy mój zeszyt i mój notesik Będę mogła poddać dalszej obróbce. Tak więc, w dniu dzisiejszym wykonaliśmy sobie dwie broszurki, dwa no zeszyt i notesik. Które każdy może spróbować wyk wykonać w domu. Wystarczy kartonik, papier w kratkę może być papier gładki, igła, nitka i nożyczki. Możecie spróbować sami zrobić własny notesik. Jednego co nie polecam, żeby był za gruby, za dużo kartek, bo będzie bardzo trudno szyć. A tak, życzę powodzenia.